Tu proszę bardzo, o, gówno. Gothic to gówno. To są prawdziwi fani Gothica. Kurde. Mamy to. Czemu jest taka gówniana jakość? Welcome to the Valley of Mines, an immense penal colony. For the war against the orcs, the only undefeated enemies of the Kingdom of Myrtana, the king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime, no matter how insignificant, no nie, drabiny. Was to work nie. In the mines of Corinnes. Kurwa. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier around the entire valley. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. W ogóle gdzie polski dubbing? To control of the colony, they divided into three camps. The old camp is satisfied with the current situation. As long as they deliver the ore, the king supplies them with everything they need. Ale jest gówniana jakość. However, thinks they can use the ore to blow up the barrier. Nowy obóz ładnie chuja widać. They believe that a mysterious new deity will free them from their prison. Thus begins your journey in the open world of the Valley of Mines. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we consider the core of the series: simulation of a living world, exploration, story, and combat. Like the original 2001 title, Gothic Remake is set on creating an immersive and realistic world. Enjoy a complex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities, while nature, rich in all its diversity, lives out its own rhythm. Okej, krotoszczury dobrze wyglądają. Ścierwojady. Kurwa, to dalej są te ścierwojady z tymi. Z czaszkami na głowie. Kto im je założył, tak? Drax. How you solve or handle their problems depends entirely on your choices. No matter when, in what order, or if you do anything at all, the game will always respond appropriately to your decisions. Experience a complex and demanding combat system with satisfying character progression. Overcome your opponents using a variety of melee weapons, eliminate them from a distance, or learn the arcana of magic. Sporo dźwięków albo jest tych samych, albo lekko przerobionych, czy tam na nowo nagranych w podobny sposób. Pełzacze. Czemu im świecą oczy? No, ciężko dorównać. Oczekiwania. Wieża, mówiąc o wprowadzaniu nowych wątków. Przyzwoicie. Nie ma napisów. Okej, więcej kraftowania. Gothic remains in the hearts and minds of many players. With the possibilities of Unreal Engine 5 and a variety of modern features, Gothic Remake will soon rekindle that love. Nie wygląda jak loyal fan for years, or are just looking for a true RPG experience. Welcome back. Nie wiem, czy to przez bitrate. Witajcie z powrotem w kolonii. Dajcie coś więcej. Gameplay miał być. Więcej. Nie mówcie, że to tyle. No, mięsa? Jakiego? Gdzie, kurwa? Chyba z... Kurwa.
Kurwa, mało mięsa to chyba kurwa z chrząszcza to było mięso. Co to kurwa? Gameplay dajcie, kurwa, 10 minut gameplayu, kurwa, nawet Star Wars Outlaws, które wygląda jak gówno, dało 10 minut gameplayu. Po chuj ścierwo jadą te czaszki na głowach. Gobliny mi się podobają też. Czemu ścierwojady mają czaszki na głowach? To mnie interesuje. Czemu one nie mają pancerze jakby założone przez orki, czy o co chodzi? Gobliny przerobione na kary z Wiedźmina? No, zajebali i wkleili. No, tak to wygląda. Pierwsze co, ten ork. Rozumiem ork elita. Nie, jakoś... Kurwa, no nie przekonuje mnie to. Nie wiem, czy wymagania są... tak wysokie. Nie wiem, no to mi wygląda jak właśnie, no bardziej jak Uruk Hai, tylko takie z Wisha. Co to ma być? Co to ma... W sensie to są te kręgi, w sensie te małe podesty, przy których miały być te kamienie ogniskujące, ale to wygląda na za duże i jakby jakiejś innej cywilizacji kompletnie i na pewno nie tych budowniczych. O, to mi się podoba. Nowy obóz mi się podoba w chuj. Jest większy, jest jakby więcej tych chat, wydaje się po prostu bardziej obszerny, nie? Nawet jeśli jest jeden do jednego tyle samo chat, to wydaje się obszerniejszy. Diego nawet spoko jakby. Dźwięk krytu szczura, tak jak mówiłem, odwzorowany, ładnie. Ładnie. Muzyka ta sama, wiadomo. Tu też miałem takie pierwsza myśl, czemu dym z bagiennego ziela jest jakimś takim magicznym efektem, takim wispem, a nie po prostu dymem. Czemu dymu nie mogli dać po prostu, tylko jakiś taki zielony, jakby to było nie wiadomo jaka magia nekromancka w tym bagiennym ziele. Jakoś mam wrażenie, że wyminęli się ze stylem trochę. Co to ma być z tymi ścierwojadami? Myślałem, że to zmienią. Czemu to ufantazili bardziej? Jakby gothic, przynajmniej w mojej głowie, nie wiem jak wy, ale gothic w mojej głowie to jest dark fantasy bardzo ugruntowione jakby w taki low fantasy, nie? Jakby potwory, które są, wyglądają tak, żeby wyglądały jak najbardziej realistycznie, jak tylko to możliwe. W designie swoim, nie mówię o grafice, tylko w designie, że takie coś mogłoby istnieć. A to? Ścierwojady były dobre w gothiku? No. W żaden nie pokazali. Chyba pokazali te nekery. Nie wiem. Nie bardzo. Oświetlenie to absolutnie nie jest zaleta alchemii. Oświetlenie to zaleta Unreal Engine'a, piątki. Więc za to, za ładny efekt błyskawicy i rozświetlone niebo, za to im nie daje punktów. Ja myślę, że to jest wrzut. Ma ten wąsik, a myślę, że pokazali właśnie Wrzoda. Właśnie w tym momencie. Widziałeś łuk i miecz jednoręczny na plecach, a nie przy pasku jak w klasyku? Nie przyuważyłem akurat tego. Nie, jest przy pasku. Tu był przy pasku, wchodząc na arenę. Jest miecz jednoręczny przy pasku. Widać go tutaj. Ten dźwięk śmierci. Jeden do jednego. Może nie śmierci, ale jakby padnięcia na glebę, nie? Widzę, że jest lock-on. Bo mu kamera z automatu przeskoczyła. Efekt tego lodu nie wygląda zbyt dobrze. Myślę, że to są jakieś, kurde, ciernie lodowe. Może jakby pokazali więcej, to by było widać coś więcej. Jakąś nową magię dodali, co to jest za magia? Okej. Coś lata wokół nas. Tu lata jakiś kamyczek. A runa lata wokół nas, okej. Okay. Podczas czarowania runa lata wokół nas. A czemu z runy nie mogę... Dziwne. Tu też runa lata wokół. Nie, to akurat serce golema jest. Tu serce golema lata. Tak mi się wydaje, że to jest serce golema bardziej. No, to nie jest runa tym razem. Pełzacz miodzio. Przednie czułki ma dość małe, chociaż mam wrażenie, znaczy nie czułki, tylko te łapy. Chociaż może to jest właśnie młody jakiś pełzacz, a nie wojownik jakiś albo coś, nie? Ale te świecące oczy mi kompletnie nie pasują. Bo dalej u mnie gothic to jest low fantasy. Dla mnie świecące oczy to jest bardzo dziwny zabieg. Nie wiem czemu robią
potwory ze świecącymi oczami. Grafika w końcu nie robi wstydu, bo to Unreal Engine 5, tak, tylko no to nie jest zaleta Alchemii, że wybrali akurat... To jak to ładnie wygląda, to nie jest zaleta deweloperów, to jest zaleta silnika, że oświetlenie jest dojebane po prostu w silniku już wbudowane. Nic ja za to im punktów nie daję. Że cienie są ładne, że drzewa się poruszają i tak dalej. Za to im nie daję punktów. Gothic to dark fantasy z elementami low fantasy stylistycznie, tak, w zbrojach TP. No. Dlatego ten ork lekkie przegięcie, świecące oczy, upełzacze przegięcie moim zdaniem też. Jest mały szczegół, ale czemu po prostu? Ktoś musiał uznać, zrobię pełzaczowi świecące oczy, albo ktoś musiał uznać, zróbcie pełzaczom świecące oczy. To musiała być decyzja podjęta, a nie, że przypadkiem im się świecą oczy. Dlatego zastanawiam się, kto wpadł na ten pomysł i co nimi kierowało, że sobie, jak sobie wytłumaczyli ten pomysł. Animacja pływania dalej to sama. Gothic nawiązanie. Ale mówią, to trochę, o ile się wywiążą z tej obietnicy, to mówią teraz. We feel there is room to develop the experience further by telling new stories from the colony and expanding on those that diehard fans have known for more than two decades. Mają wrażenie, że jest miejsce na rozszerzenie historii dodatkowych, no i też opowiedzenie tej, do której już są przyzwyczajeni hardkorowi fani. No i pokazują tą wieżę, więc mam nadzieję, że właśnie rozwiną trochę wątków, dodadzą tych wątków pobocznych, questów pobocznych, że będzie co robić poza pierwszym rozdziałem. Bo w pierwszym rozdziale mamy bardzo dużo do roboty, a potem już jest tylko prosta linia. Nie wiem, ja to zapamiętałem głównie z drugiego rozdziału. Po prostu drugi rozdział, pobiegnij tu, okej, wróć się, okej, pobiegnij z powrotem, dobra, teraz gdzieś indziej. Jakby drugi rozdział, bieganie tylko w te i we w te. To jest ciekawe. Co o tym myślicie, czaty? Wspinanie się po ścianach? W oryginale nie było, no. Jak Smigol. O kurwa, o nie. Masz na myśli tą grę. To jest najgorsze skojarzenie, jakie może być z tą mechaniką. Gra o Golumie. Ciekawe, ile osób w to gra aktualnie. 7 osób. W Goluma. Kurwa, nawet tysiaka nie przebiło all time peak. 15 miesięcy temu wyszło. God damn it. A, to chuj. To jest... O, masakra. Gothic Remake. Ekipa. Milton jaki wysoki, kurde. Ale tak krajobrazowo nawet spoko wygląda. Zakładam, że się zakończył. A what the fuck, ściągnęli? Co jest? What? Dobra, live'a ściągnęło, ale jest zapis jakby. Ściągnęli live'a? Nie, jakby nie włączyli zapisu na... Wait, what? Dziwne. Ale puścili, jest trailer po prostu. Okej, w którym momencie skończyliśmy? No i chyba będzie w lepszej jakości. Okej, 1440 chociaż. Skończyliśmy praktycznie pod koniec, no. Or are just looking for a true RPG experience. Topory orkowie mają te same, co mieli. To dobrze. Akurat jakby bronie zrąbali, to by było słabo. Co w ogóle? Co to jest w ogóle? To wygląda jakby elfy budowały. No tego nie było absolutnie. I jakby stylowo, moim zdaniem, jakiś domek na bagnie, tak, tylko to jest bardzo strzeliste takie, że nawet daszek jest tutaj po lewej, to taki, to wygląda jak daszek, nie? Tylko jest taki po prostu strzelisty. Tych ruin też nie poznaję jakby. Chociaż chyba, że to jest ten klasztor zmiennokształtny? Nie. To by oznaczało, że jakby to był klasztor zmiennokształtnych, to by oznaczało, że to są zębacze. A nie wyglądają jak ścierwojady w sumie. Możliwe, że to zębacze, no. To są zębacze. Focusing our attention on enhancing many aspects of gameplay. Such as diverse NPC routine. Spoko, to poznaję miejsce, tak. To mi się podoba, okej, to mi się podoba, jak się przyjrzałem. Nie wiem, co tu jeszcze, kurde, ta wieża jakaś była taka świecąca. A, kurwa, dobra. O, tu już wiem, co to było, to na wodzie. To jest wieża Xordasa. I to na wodzie to też była wieża Xordasa. To zatopiona, stara wieża Xordasa. Ewidentnie. Jakby, chyba tak, nie? 3.19 i 2.19. Wieża Xordasa. Wygląda o wiele bardziej high fantasy niż low fantasy. Osobiście mi, nie wiem, no osobiście mi nie pasuje do stylistyki. Do stylistyki, z jaką kojarzę Gothica 1, 2. Nawet 3, bo aż tak nie odbiegli. Nie? W 3. Dopiero w Arkanii się działy dziwne rzeczy. Wygląda drewnianie. Wszystko na swoim miejscu. No ta... tylko w Gothicu systemy były drewniane, ale działały, a tutaj stylistyka wygląda drewnianie. Jakby... No nie wiem, te wieże Xardasa mnie nie przekonują,
Ale jestem już w 100% pewien, że jak tak wygląda wieża Xardasa, to to też jest wieża Xardasa, bo ma te same strzeliste łuki. I to jest ta zatopiona wieża Xardasa po prostu. Wygląda jak elfia. No sorry, wygląda jakby to elfy zbudowały. Nie podoba mi się. Coś jeszcze tu widziałem przed tą poprzednią wieżą. Jakiś ludzi powieszonych. O, fajny ziutek nabity na kieł. To całkiem spoko. No cóż. Z całego tego, to co powiedziałem, plus to jak zakończyli, nie ma tu gameplayu, sorry, ale to, że pokazali trailer wygenerowany, jakby wyrenderowany w grafice z gry, to nie oznacza, że to jest gameplay trailer. Tu nie ma gameplayu. Dalej. Jakby nie siadł nikt i nie zaczął grać przez 10 minut, żeby pokazać, jak to naprawdę wygląda. Jak pokazywali gameplay trailer do Final Fantasy XVI, jakby tak powinno się pokazywać gierki, nie? Bo to jest dobre porównanie, mam wrażenie, nie? Bo się nie bali po prostu siąść do gierki i pokazać, jak wygląda walka. Next, I'd like to talk about the combat of Final Fantasy XVI. Z UI, ze wszystkim. Nawet w Dragon's Dogmie pokazali, po prostu dropnęli gameplay. To co mówiłem wcześniej, pokazali po prostu gameplay do Star Wars Outlaws. Mimo, że się ludziom nie spodobał, wyglądał jak gówno, pokazali gameplay, jak to wygląda. Ludzie wtedy wiedzą, co kupują. Z tego trailera, chuja wiadomo, to dalej może być gorsze drewno od Risena, nie? Może chcieli uniknąć kompromitacji. No to mi to mówi. To, że nie pokazali tego, jak ktoś siada przez 5 minut gra, czy 10 minut, to mi pokazuje, że wstydzą się pokazać tego, co gracze by chcieli zobaczyć, nie? Bo jak ktoś się nie wstydzi, to siada i gra. Sorry, z Titan Questa, kurwa, pokazali więcej gameplayu. Kurwa, z jakiejś myszki Miki pokazali więcej gameplayu. Normalnie pokazują walkę. Nie? Myszka Miki to produkcja AAA. No, po wyglądzie tego wątpię, ale dalej jakiś ten indyk. No, ale przynajmniej lepiej od tego. Magicznie Gothic nie wypełni luki oczekiwaniami na The Elder Scrolls 6. Ja nie mam absolutnie żadnych oczekiwań wobec The Elder Scrolls 6, po tym jak mi się przejadł Skyrim i po tym co zrobili z Starfieldem, no to ja nie sądzę, że nagle Bethesdzie się odwidzi, spadnie im się sufit na łeb drugi raz i nagle zaczną tworzyć dobre gry. Internet mówi, że 21-25 sierpnia mają pokazywać na Gamescomie grywalną wersję. No zobaczymy. Jakby każdy miał oczekiwania, mam wrażenie takie przynajmniej, każdy miał oczekiwania, że zobaczymy gameplay faktyczny, a nie urywki tak trailerowe tego gameplayu. Twarz bezimiennego szpetna, przewracanie książek, a właściwie stron. Tak, jestem fanem Gothica, jestem głupi. Palenie papierosów i te szpetne twarze, jestem ciekaw tego remake'u. Właśnie to jest, dla mnie to jest taki mały szczegół, że aż mam wrażenie, że się za bardzo przypierdalam, ale czemu ten dym wygląda w ten sposób, jakby to był jakiś magiczny efekt? Ja rozumiem, że ziele bagienne może mieć magiczne efekty, ale dla mnie to jest taka jedna z tych małych, bo małych, ale dalej czerwona flaga, w rzędzie czerwonych flag, że się wręcz las robi z tego. Jakby to jest małe grosiwo, które powoduje, że mamy całkiem dużą sumkę. Your question is really a bad question. Myślę, że ten filmik dobrze opisuje, co THQ Alchemia ma do powiedzenia. A tak, czyli to dalej żyje. Ej, fani Gothica, słuchajcie, bo to wyjdzie, to żyje, tylko jeszcze jak jest więcej niż trzech przeciwników na ekranie, to nam wypierdala Axis Violation, więc nie pokazaliśmy gameplayu, bo nie byliśmy w stanie nagrać więcej niż 30 sekund, więc musicie sobie poczekać jeszcze tam do 21 sierpnia, nie? Czy coś. No, może naprawimy do tego czasu. Sorry, z tym dymem się przypierdala Simo. No właśnie, też tak mam takie wrażenie, ale gdzieś mam też z drugiej strony, logika jest w dobrym miejscu. Może nie potrafię tego dobrze wytłumaczyć. Zwłaszcza, że większym grzechem jest przestawienie krzaka o pół metra za tym facetem. W oryginale te krzaki były inaczej postawione. Kurwa. Niegrywalne. Ta bariera zielona. Nie, to akurat myślę, że jakieś światło pada. Wcześniej, jak była wieża 2.19, jak była wieża Xardasa. A, dobra, trochę zorza polarna. Tak, faktycznie. Czyli nie jest z piorunów już, nie będzie napierdalać piorunem, tylko cię spali? Nie wiem. No, zorza w sumie polarna. Oh Jesus fucking Christ, jak się mu patrzę teraz na włosy, to jest tragedia. Holy fuck. Understand their inner motivations
Te warstwy, które widać po prostu. Otoczenie miejscami wygląda git, ale tak to im nie wyszło. Tak, tylko otoczenie, to jak to wygląda, dla mnie to nie jest punkt dla Alchemii czy THQ Nordic, to jest punkt dla Unreala 5, bo oświetlenie pochodzi z silnika, który jest gotowy, już z gotowca, nie? To nie jest, mam wrażenie, ich zaleta. Dobra, to jak bardzo jest, jak dużo detali jest na przykład na tej ścieżce, to jeszcze okej, nie? Bo tu jest... Jak tak się przyjrzymy, sporo detali, nie? Jakieś kamyczki, są te deski. Odwzorowali fajnie też palisadę, są te płachty. Tylko to mam wrażenie najłatwiej zrobić, bo tu mieli się na czym wzorować. I mieli silnik, który ich mocno wspomagał. Twarze musieli zrobić od nowa. Mieli się na czym wzorować, ale jakby tak mało poligonów było na twarzy, że musieli je stworzyć w 90% na świeżo. A jeśli chodzi o otoczenie, to są o wiele prostsze kształty, które już takie, jeśli mamy gotowe twarze w Gothicu 1, to w remake'u musieli dorobić 90%. Ale do na przykład zamku musieli dorobić 50%, powiedzmy, nie? Tak, takie porównanie. Nie wiem, jak do końca to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu o wiele łatwiej, mam wrażenie, jest stworzyć na podstawie czegoś lepszy graficznie zamek i chaty i ziemię, błoto, niż twarze, potwory, wieże Xardasa najwidoczniej. Akurat to nie wiem, jak można było zjebać. Szczególnie tą zatopioną wieżę Xardasa. No, wygląda jak elfia. No, to teraz zauważyłem. Czemu to jest takie płaskie? Czemu tu nie ma takiego pyska? Jakby... Am I tripping? Czy ja sobie wyobrażam rzeczy? Jakby, okej, może i mieli ścięte nosy, ale brakuje mi pyska wystającego trochę. To jest w ogóle jakiś model, kto to robił? Ten model wygląda zajebiście dobrze. Jakby, czemu to nie wygląda tak? Bo to, skąd ja to wziąłem? Z Art Station. Jakaś gościuwa po prostu sobie odwzorowała orka z Gothica, Elena Leontewa, Leontewa, nikt jej za to nie zapłacił, zrobiła sobie za darmo, kurwa, odwzorowała orka szamana i wyszło jej lepiej niż, kurwa, Alchemii i THQ Nordic. Tak to powinno wyglądać, kurwa. Może, nie wiem, może bardziej trochę wolumetryczne to futro na tym, nie? Żeby to były faktycznie włosy, a nie po prostu tekstura, nie? Ale to są lekkie rzeczy. Tutaj gdzieś tam mają na ciele więcej futra, nie? Gracie Gothica robią lepszego Gothica, no. Kto by się spodziewał? Kurwa mać, czyli jednak Alex 3, a nie Gothic Remake. To jest to. To jest to, co jest aktualnie przy większości remake'ów, czy adaptacji, czy czegokolwiek. Najlepszym przykładem z telewizji, jaki teraz mogę podać ostatnio, jest Halo. Serial o Halo. Uznali, że nie będą robić tej samej historii, co w Halo 1, 2 i tak dalej, nie? Czy zacząć od Reacha chociażby, bo tam jest też zajebista historia i to jest początek tak naprawdę, od czego się wszystko zaczęło. Nie, uznali, że to, co jest w grze i co się graczom podoba i fanbase'owi się podoba, to jest niefajne. Trzeba wprowadzić własną wizję, wyobrazić ją na nowo, jakby reimagination, nie? Że od nowa, kurwa, to koło wymyślić i wprowadzić swoje jakieś głupie rzeczy, bo twórcy mają urojenia, że to, co oni napiszą, jest lepsze od tego, co było w grze. W ogóle grą to gardzimy i do serialu o Halo wsadzimy coś o wiele lepszego niż jest w grze, po czym anulowali trzeci sezon, bo po prostu było gówniane. Zabrali się za ten remake też, nie wiem, albo nie szanując oryginału, jakby wizji graficznej oryginału, albo nie potrafiąc jej zrealizować w inny sposób, ale ewidentnie są ludzie, którzy potrafią zrealizować wizję oryginału HD, remasterować to, wyciągnąć te najlepsze rzeczy w świeżej odsłonie graficznej. No to nie wiem, czy to jest kwestia niekompetencji, urojenia, że oni zrobią to lepiej. Trzeciej opcji nie widzę. Wynaleźć kwadrata nowo. No, wynaleźć ten klocek drewna. Cóż, absolutnie nie zachwyciło. Szczerze, nie wiem jakim cudem, miałem niskie oczekiwania, ale god fucking damn it, mimo to mnie zaskoczyli, pokazując jeszcze mniej niż oczekiwałem gameplayu, który będzie chujowy. A tutaj nawet nie było gameplayu. Ta.